Koszt produkcji takiego komponentu z odpadów tworzyw sztucznych jest kilkukrotnie niż koszt produkcji paliwa silnikowego z ropy naftowej. Jeden taki zakład przetwarzał będzie około 25 tysięcy ton. Naszymi odbiorcami będą bazy paliwowe, będą firmy, które importują na przykład paliwa spoza naszego rynku. Czy jest szansa, że wkrótce będziemy jeździć samochodami zasilanymi na paliwo zrobione z plastiku? Czy jest szansa, że zastąpi ono olej napędowy czy benzynę? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Adamem Hańderkiem, wynalazcą komponentu paliwowego, założycielem firmy Hańderek Technologies. Jeżeli chciałbyś wystąpić na kanale Kulisy Sukcesu w roli gościa, bo na przykład stworzyłeś dużą firmę, opracowałeś ciekawy projekt, a może masz po prostu jakąś interesującą historię do opowiedzenia, zachęcam do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu. Panie Adamie, kiedy będziemy mogli podjechać na stację benzynową swoim samochodem i zatankować paliwo, które Pan nam dostarczy? Tak prawdę mówiąc, nie potrafię tego jednoznacznie określić. Z tego względu, że fabryka, zakład przemysłowy, który produkowałby w skali przemysłowej taki komponent paliwowy powstający z odpadów tworzyw sztucznych, jeszcze nie powstała. Już miała szansę powstać i powinna być gotowa w 2023 roku, czyli do końca tego roku. Powinna była uruchomiona. Zostaliśmy dofinansowani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na budowę takiego zakładu przemysłowego, pierwszego w Europie, pierwszego na świecie w naszej technologii. Jednak 2 lata temu, kiedy sytuacja geopolityczna dramatycznie w Europie się zmieniła, wybuchła wojna, wcześniej był COVID. Ten budżet, który mieliśmy zamknięty do ostatniej złotówki, wzrósł o 30, nawet 40% w niektórych obszarach, a w związku z tym nie mogliśmy podjąć ryzyka rozpoczęcia tej inwestycji. Zatrzymaliśmy tą inwestycję. Nie skorzystaliśmy z dotacji, na którą mieliśmy podpisaną umowę. Rozwiązałem tą dotację w połowie tego roku. Umowę na tą dotację rozwiązałem w połowie roku. Byłoby to nieuczciwe rozpoczynać i korzystać z tych pieniędzy publicznych, unijnych na realizację przedsiębiorstwa, które na ten moment nie miało już szans na to, żeby zostać w terminie zrealizowane. W tej chwili mamy wielu inwestorów, którzy są zainteresowani tym, żeby zainwestować w budowę takiego zakładu. Muszę tutaj powiedzieć, że wszystkie formalności związane z pozwoleniami na budowę takiego zakładu, z pozwoleniami na produkcję tych komponentów paliwowych. Wszystko leży przygotowane. Zakład jest wybudowany, cała infrastruktura jest gotowa. Musimy pozyskać inwestora, który również będzie dla nas jako startupu, jako młodej spółki opłacalny i zwróciliśmy się z wnioskiem do EIC Accelerator w Brukseli bezpośrednio. Co prawda niewiele polskich firm dotychczas dostawało takie dotacje, ale teraz mam nadzieję, że ogląd Polski jako kraju ponownie demokratycznego pozwoli na to, że łagodniejszym okiem będą spoglądać na wnioski startupów z Polski, również inwestorzy z zagranicy, a przede wszystkim EIC Accelerator, który daje najkorzystniejsze warunki w wypadku udzielenia takiej dotacji, ponieważ jest to dotacja w wysokości w sumie 17,5 miliona euro, co pozwoliłoby nam sfinansować całą tą inwestycję, oddając tylko 20% udziałów w firmie. Wartość firmy Hańderek Technologies składa się przede wszystkim know-how i wartość intelektualna. To jest wartość patentów, które zostały udzielone na wymyśloną przez nas technologię, na opracowaną przez nas technologię. Takie patenty zostały udzielone w Unii Europejskiej. Kanada, Stany. Kanada, Stany, Chiny, Indie, Japonia, Indonezja, Korea Południowa, która jest najtrudniejszym krajem, jeżeli chodzi o uzyskiwanie patentów przez obce podmioty, czyli niekoreańskie podmioty, co uważam za wielki sukces, że obroniliśmy nasze rozwiązanie, co wskazuje również na to, że to rozwiązanie jest absolutnie nowatorskie na skalę światową. Skoro zakład miał powstać, gdzie to miało się znajdować i czy będziecie Państwo zmieniać lokalizację? Pierwotnie zakład miał powstać w gminie Kleszczów i tam staraliśmy się o środowiskowe uwarunkowania inwestycji. Staraliśmy się również o środowiskowe uwarunkowania inwestycji na terenie zakładów chemicznych Boruta w Zgierzu, gdzie nasz wspólnik główny, inwestor główny, wspólnik w naszej spółce posiada swój zakład przemysłowy po drugiej stronie ulicy, czy w zasadzie drogi, bo trudno to nazwać ulicą. Jest to farbiarnia i chcieliśmy uzyskać pewien efekt dodatkowy, polegający na wykorzystaniu odpadowej energii cieplnej z naszej produkcji do produkcji farbiarskiej, która ma duże zapotrzebowanie na energię cieplną do procesów technologicznych. Niestety 3 lata temu na składowisku, jak się okazało, nie do końca legalnym, obok, za płotem, wybuchł gigantyczny pożar. O tym wszystkie media w całym kraju mówiły. Pożar trwał 2 tygodnie, łącznie z jego dogaszaniem. I władze lokalne bardzo się usztywniły, jeżeli chodzi o udzielenie środowiskowych uwarunkowań dla takiej inwestycji jak nasza. Ale mamy nadzieję, że z czasem to się zmieni i nasz plan polega na tym, że chcielibyśmy 6 takich fabryk w Polsce w różnych lokalizacjach wybudować. Te lokalizacje, którą w tej chwili bierzemy pod uwagę ze względu na to, że są udzielone wszystkie pozwolenia, łącznie z pozwoleniem już na produkcję tak zwanych olei popirolitycznych, czyli to są te komponenty paliwowe, mieści się niedaleko Poznania, na północy od Poznania. Ale to nie ma znaczenia, dlatego że lokalizacja jest istotna tych wszystkich zakładów z tego punktu widzenia, że nie chcielibyśmy wozić daleko odpadów. Chcielibyśmy te odpady zbierać, odbierać z lokalnego rynku, aby zaoszczędzić również na kosztach transportu, żeby obniżyć ślad węglowy dla całej tej produkcji, ponieważ kwestia transportu również jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o ślad węglowy, o emisję dwutlenku węgla. Więc plan jest taki, że te zakłady będą rozrzucone po Polsce w takich miejscach, w których jest blisko do surowca, czyli są to aglomeracje, w których najwięcej tego rodzaju odpadów nie nadających się do recyklingu mechanicznego, czyli tego tradycyjnego, dotychczas stosowanego, jest do pozyskania. Bo w Polsce rocznie około 1,5 miliona ton odpadów z tworzyw sztucznych produkujemy. Czy to są odpady właśnie, które byście Państwo mogli wszystkie przetworzyć? W Polsce produkujemy więcej niż 1,5 miliona ton. Te 1,5 miliona ton, o których my wspominamy, czy mówimy w naszych publikacjach, czy w naszych opracowaniach, to jest strumień odpadów tworzyw sztucznych z odpadów komunalnych, wysortowany z odpadów komunalnych. Prawdopodobnie drugie tyle to są odpady tworzyw sztucznych z przemysłu, które nie są traktowane jako odpady komunalne. a w związku z tym zapotrzebowanie na recykling odpadów tworzyw sztucznych jest prawdopodobnie dwukrotnie większe. Czy potrafimy przetworzyć te całe 1,5 miliona? Pewnie w perspektywie mojego życia zawodowego, bo o tym mówię, mam nadzieję, że pożyję dłużej, musielibyśmy postawić bardzo dużo takich zakładów, żeby te 1,5 miliona ton przetworzyć. Jeden taki zakład przetwarzał będzie około 25 000 ton, czyli kilkaset musiałoby takich powstać. I sądzę, że jeżeli to nabierze rozpędu i legislacja Unii Europejskiej pójdzie dalej w tym kierunku, w jakim w tej chwili zmierza, to znajdą się chętni, żeby kupować od nas licencje na podstawie naszego pierwszego zakładu referencyjnego, w którym będziemy mogli wykazać efektywność tego typu recyklingu i opłacalność tego typu recyklingu. Panie Adamie, to teraz skupmy się na liczbach. Ile jest Pan w stanie wyprodukować tego komponentu paliwowego z odpadów? Litr powstaje z 1 kilograma oczyszczonych, czyli czystych poliolefin, czyli polietylenu, polipropylenu, polistyrenu. To są te trzy składniki. Mamy również, otrzymaliśmy patent na skład surowca, czyli skład odpadów do produkcji takich komponentów paliwowych, które spełniają normy Unii Europejskiej dla paliw silnikowych. A więc jeżeli odpady przychodzą brudne, wilgotne i tak dalej. I z naszych wyliczeń i praktyki, jaką mamy, wynika, że z 25 000 ton odpadów wysortowanych ze strumienia odpadów komunalnych moglibyśmy wytworzyć 18 milionów litrów komponentów paliwowych. Gdybyśmy wszystkie odpady przetworzyli w Polsce, te 1,5 miliona, o których ja mówię, to zabezpieczylibyśmy 5% rynku paliwowego, kiedy unijne dyrektywy RED2 i RED3, która w tej chwili została opublikowana, zakładają, że powinniśmy stosować 10% tych komponentów. W związku z tym, że dyrektywa RED2, RED3 zrównała pod kątem narodowego celu wskaźnikowego odpady, surowce, produkty pozyskiwane z odpadów tworzyw sztucznych na równi z biokomponentami, więc firmy, które zajmują się komponowaniem paliw, produkcją paliw, są zainteresowane, żeby uzupełnić ten brak wynikający z podniesienia tych oczekiwań unijnych naszym komponentem paliwowym. A czy nie obawia się Pan lobby paliwowego, bo te firmy zatrudniają kilka tysięcy osób, często mają też w garści różnego rodzaju rządy i czy Pan się nie boi, jak już powstanie Pana komponent pewnego rodzaju po prostu ataków, nazwijmy to? Absolutnie nie. Cała branża paliwowa jest zainteresowana tym, aby znaleźć komponenty zastępujące biokomponenty, czy biokomponenty drugiej generacji, drugiej i trzeciej generacji, produktami, które nie odbiegają swoimi właściwościami od paliw produkowanych w rafineriach. Tworzywa sztuczne powstają z ropy naftowej. Etanol jest pochodzenia, alkohol etylowy jest pochodzenia biologicznego przede wszystkim i takie są też wymagania dla niego. Biodiesel tak zwany, czyli komponent oleju napędowego, jest również pochodzenia biologicznego i dotychczas był produkowany przede wszystkim z oleju rzepakowego. a w związku z tym uzasadnionym jest, aby te biologiczne komponenty zastąpić komponentami, które produkowane są z odpadów. Druga kwestia jest taka, że komponenty, biokomponenty, etanol i estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, czyli te produkowane dla oleju napędowego, są bardzo drogie. Sam surowiec jest bardzo drogi i ostatnie badania wykazują, że gdybyśmy nadal produkowali te komponenty paliwowe z żywności, czyli jeżeli chodzi o etanol, to jest kukurydza, to jest pszenica, to są ziemniaki. Jeżeli chodzi o biodiesla, to jest olej rzepakowy i różnego innego rodzaju oleje, a w związku z tym Unia Europejska nakazała stosowanie, owszem, można stosować te biokomponenty, ale pod warunkiem, że będą produkowane z odpadów, a nie z najwyższej jakości oleju czy z najwyższej jakości ziaren, ziemniaków, tak jak się to dzieje na dużą skalę do dzisiaj. Nawet Brazylia, która jeździ od lat na etanolu, w dużej proporcji w stosunku do paliwa, nawet są silniki, samochody, które jeżdżą wyłącznie na etanolu, produkowanym z trzciny cukrowej, zaczyna się nad tym zastanawiać, że to nie jest ostatecznie najlepszy pomysł, ponieważ biomasę, która może być żywnością, zamieniamy na paliwo, a mamy naprawdę bardzo dużo odpadów, z których można by to biopaliwo produkować. I są już firmy, które produkują tak zwane biopaliwa drugiej i trzeciej generacji, które są produkowane wyłącznie z odpadów pochodzenia biologicznego, odpadów, które już nie nadają się do na przykład skarmiania zwierząt. Panie Adamie, a jak to jest energochłonny proces wytworzenia takiego komponentu paliwowego? Przykładowo samochody elektryczne, stworzenie takich baterii naprawdę bardzo dużo energii pochłania, a tu się mówi o tym, by być przyjaznym dla środowiska. Jak to wygląda w kontekście Pana wynalazku? Nasz wynalazek, wytwarzanie komponentów paliwowych z odpadów tworzyw sztucznych, wymaga bardzo małej ilości energii elektrycznej z sieci. To jest tylko energia potrzebna do tego, żeby napędzić silniki, które podają ten surowiec, żeby zabezpieczyć energetycznie system sterowania. Natomiast cały proces chemiczny, który wymaga wysokiej temperatury, wymaga temperatury około 450 stopni, jest zasilany również tym samym odpadem, ponieważ w procesie technologicznym przetwarzania tych odpadów na frakcje paliwowe, te ciekłe frakcje paliwowe, powstaje również frakcja gazu palnego, który jest mieszaniną metan, etan, propan, butan i pochodne. I oczywiście moglibyśmy skraplać te gazy. Jest to jednak z naszego punktu widzenia nieekonomiczne, a w związku z tym wykorzystujemy ten gaz poprocesowy, ten gaz, który jest produktem ubocznym do zasilania tego procesu głównego, procesu termolizy odpadów tworzyw sztucznych, poliolefin. A w związku z tym 12–13% tego surowca, który wchodzi na naszą instalację, jest zamieniane w ten gaz i ten gaz jest wykorzystywany do tego, żeby zasilić instalację pod względem energetycznym. A w związku z tym zużycie energii obcej, czy nie pochodzącej z odpadów tworzyw sztucznych, jest ograniczone do minimum. Panie Adamie, a jaki jest koszt produkcji takiego komponentu paliwowego i ile też już później na stacji my jako konsumenci moglibyśmy za takie coś zapłacić? Koszt produkcji takiego komponentu z odpadów tworzyw sztucznych jest kilkukrotnie niższy niż koszt produkcji paliwa silnikowego z ropy naftowej. Wynika to z tego, że ta ropa naftowa już raz była przetworzona na tworzywo sztuczne, a w związku z tym jest oczyszczona, nie ma w niej wody, nie ma w niej siarki i wszystkie te procesy, które są kosztowne przy przeróbce ropy naftowej, aby doprowadzić do produkcji, do produktu, jakim jest benzyna silnikowa czy olej napędowy, są znacznie niższe. Nie należy zapomnieć o kosztach środowiskowych, które są znacznie niższe przy przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych niż przy produkcji tego samego praktycznie paliwa z ropy naftowej. My nie będziemy dostarczać naszego paliwa na stacje benzynowe. Ono będzie komponentem w ilości 5, może 10%, a w związku z tym naszymi odbiorcami nie będą konsumenci, którzy podjeżdżają pod dystrybutor i tankują to paliwo. Naszymi odbiorcami będą bazy paliwowe, będą firmy, które importują na przykład paliwa spoza naszego rynku. Orlen i Lotos, czyli nasze kluczowe rafinerie, są w stanie wyprodukować zaspokoić około 80% potrzeb na paliwa w naszym kraju. 20% to są firmy importujące paliwa, żeby uzupełnić tą lukę. I to są głównie nasi klienci, odbiorcy, którzy zabierają takie komponenty od nas, komponują je w swoich bazach paliwowych i oni dostarczają je na stacje benzynowe już w postaci gotowego produktu, w którym znajdzie się nasz komponent, nasz produkt. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.